cieku, ja was nie puszczę, kurwa masz. Ale czego mnie wkurwiacie? Nie wkurwiamy, tylko jak oni kurwani, że pani z Polski zgadzą rozprawę. No! Żeby zapewnić bardziej dalej, jakby tutaj w zrozumieniu jakby, a nie, że pan jest, wie pan, pijany. Wypierdalaj, kurwa, szmato jedna jebana, kurwa, jesteś, kurwa, pierdolisz mi tu. No! Gdzie? Gdzie ja mam się pojawić? U ciebie w dupie, kurwa? Dobra, kurwa, czekam, kurwa, na was, kurwa, wjeżdżajcie, wypierdalać, kurwa, wjeżdżajcie, kurwa, jaki problem macie? Zaraz wjadą. Albo nie wyjadą. Co ta policja, kurwa, ode mnie chce? Halo! Nie, bo... zajęte były. No i wiem, zajęte byłem, kurwa, policja do mnie dzwoniła. Co tak, kurwa, pierdolisz? No, no? Ja nie zarobiłem jej. Ona do mnie się dobierała, ja uciekłem. Nie, ja dostałem do sądu, kurwa, grozi mi, kurwa, 5 do 15 lat. A widzisz, a ja nic nie zrobiłem, kurwa, nikomu nic nie zrobiłem i widzisz, co mi robią? Ła, ja, przed chwilą policja do mnie dzwoniła, kurwa, mać. No, zaraz przyjadą. Wyzwałem ich, kurwa, jak nie wiem, co to, tak samo. Co ty gadasz? No, właśnie ona, kurwa, dała mnie, kurwa, na wyrok. Ale on jest jako świadek, czemu, jak on cię lubiał? Nie wiem, ona powiedziała i ja z nią, wiesz co, ja nie chcę mi mówić, ja powiedziałem, zróbcie, kurwa, co chcecie już. Ja mam tego dość. Czemu on tam na ciebie zeznaje, żeś zgwałcił? Chyba coś wam tam, kurde, poszło? Ja w ogóle nie zgwałcił, nic w ogóle, chcę. DNA, niech weźmiemy, kurwa, wszystko. Ona wzięła, kurwa, co mi te włosy, kurwa, wyrwała i zrobiła mi tą sprawę, kurwa, jestem pewny. No to ona powiedziała, że ty ją gwałciłeś, dlatego ci wyrwała te włosy. I Bogdan ma zatwierdzić, ty zadzwoń do niego, żeby on przyjechał do ciebie. A ja pierdolę to. Ha. Nie, nie, niech prawdę powiedzą. Bo on jest teraz tym świadkiem koronnym, chłopie. Ja bym na twoim miejscu nie ryzykował. Zadam. Zobaczymy. Zobaczymy. Ale co zrobisz, jak Bogdan na ciebie zazna jako świadek koronny? A co ja ci zrobiłem? Nic. No nic, no ja też wiem, że nic, bo ja cię znam. Podwoziłem no. Się ostatnio, ja cię znam. No, ale ja to się nie boję się, kurwa, mać. Bogdan powie policji, że zgwałciłeś, ma być świadkiem koronnym, to co zrobisz? No zaraz zobaczymy, czy przyjedzie policja. I tak po mnie przyjadą, jestem pewny. Albo padną. Sobie wyjaśnicie. Ale ja nikomu nic nie zrobiłem. Ale patrz, zeznał na ciebie i nagle na streama nie przyszedł, nie odbiera telefonu. Kto? No Bogdan. Zakochany jest. Tak, no zakochany jest i pozwala. Baści jest zakochany. I jako świadek koronny jest teraz. I widzisz, nie ruszysz go nawet teraz. No, widzisz. Ja mam twoim miejscem teraz pojechał na tą sobótkę i tam
Jak wyjaśnić? Oni mają mnie wyjaśnić, kurwa. Ja nikomu nie zrobiłem. No tak, no jakbyś pojechał i wyjaśnił, to może by odwalił. Nie. Ja nie będę jeździł. O, nigdy w życiu. Ale siedzą teraz pod tym Dino i... Oni mają wyjaśnić. Magda przed chwilą do mnie dzwoniła, chciała wyjaśnić tą sprawę, kurwa, właśnie. No to czemu żeś nie powiedział, żeby przyjechała wyjaśnić? Chciała przyjechać. Nie wolno jej. I koniec. Ale może by się okazało wtedy, że po dobroci tam było, a nie no. Chcę na komisariacie, kurwa, nie wyjaśnić sprawy. No to nie wiem, Rafał, co ci doradzić, naprawdę. Żeby cię nie wsadzili do paki i będziesz siedział. Ale za co? Za niewinność? Przecież ja nikomu nie zrobiłem. Ja powiedziałem, kurwa, zrobiłem DNA nawet. Ale Bogdan mówił, że te filmiki są na ciebie jakieś. Na mnie nie ma. Ale Bogdan mówi, że ty nie pamiętasz. Nie! Myli pojęcie. Ja wszystko pamiętam, kurwa, co na streamie jest. Ale Bogdan powiedział, że ci VHS-a no. I pamiętasz. No. Coś takiego gadał, ja nie wiem. No nie wiem. No... Właśnie wysłałem, kurwa, komisariat, kurwa, cały, kurwa, jak nie wiem co, powiedzieli, że mnie zamkną. Powiedzieli, że zaraz przyjadą. To przyjeżdżajcie. Powiedz, że też by się zbadali, czy VHS-a ci nie dosypał, to będziesz uniewinniony może. Ale wiesz, co ona może mi podać, kurwa, co i jak? No od ciapka przecież miała pewnie jakieś narkotyki. Ale przy mi tu nie było, kurwa, mać. A ja wtedy siedziałem, kurwa, masz. Ale jak wychodziłeś się wysikać. Bogdan niby poszedł szklankę umyć, a tam ci VHS-a dosypał. A to ja nie wiem. No właśnie. A mnie to nie interesuje mnie to. Jak policja cię zgarnie, to powiedz, żeby cię zbadali na VHS-y. Ha! Bo cię uniewinną, będą, że cię wrabiać. I oni i tak nie przyjadą po mnie. No nie wiem, bo tam na Sobótce łysi dzisiaj słyszałem, bo stoją pod Dino. No właśnie ci mówię. Podjeżdżał, to mogę ich zgarnąć i podwiozę ich do ciebie, pogadacie. Dobra, no. No, dobra, to narka. Ale mnie wjebała, kurwa, szmata. Zabła, kurwa, za to. Ja pierdolę.